Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, to jest ten dzień, w którym do sklepu został dodany nowy, mityczny zadymiarz Squeak i kosztuje aż 350 gemów, ale spokojnie, moi drodzy, my dzisiaj nie będziemy wydawali, mam nadzieję, gemów. Będziemy otwierali skrzynki tak długo, aż go odblokujemy. Ale z racji tego, że jest nowy zadymiarz w sklepie, przygotowałem dla wszystkich osób, które mają kod Farel w sklepie wpisany, konkurs na kod PSC o wartości 350 gemów, więc mój drogi przyjacielu, jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, wpisuj kod Farel do sklepu, w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Brawl Stars, a ja wyniki ogłoszę już w następnym odcinku. Ale to wszystko zależy od was, kiedy będzie kolejny odcinek, czy to będzie jutro, pojutrze. Umówmy się, że jak pod tym filmem dobijecie 10 tysięcy łapek, no to on się pojawi. Jeżeli już zrobiłeś o to, co prosiłem, no to teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodzikiem Farel, nagrajcie taki krótki filmik, w którym coś kupujecie, podeślijcie na mój email kodfarel@gmail.com. Mój email oczywiście macie w opisie. A jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Co odcinek wygrywają dwie osoby. Ja za wszystkich oczywiście mocno trzymam kciuki. Zapraszam jeszcze wszystkich oczywiście na pixshop.pl po przykuzackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Drodzy zadymiarze, jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy, co się dzieje w sklepie. Jest nowy zadymiarz Squeak. Okej, 349 gemów. Ja dziękuję, to jest przecież masa kasy. Co mam jeszcze ciekawego w sklepie dzisiaj? Z innych rzeczy nic ciekawego. A! Kod Farel się skończył, że tak powiem, w sklepie. Co tydzień się resetuje. Przypominam, moi drodzy, mamy 22 gemy na koncie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał ich doładowywać, bo mamy naprawdę bardzo dużo skrzynek do otwarcia. Jakbyśmy się cofnęli do poprzedniego sezonu, to mamy jeszcze Megaboxa, ale Megaboxa zostawimy na sam koniec, więc teraz skupmy się na zwykłych skrzynkach. Więc, moi drodzy, lecimy! Nic nie wypadło, kolejna skrzyneczka też nic nie wypadło, a ty, mój drogi przyjaciel, dostał łapaczkę w górę, jak się zostawiłeś, bo dzisiaj będzie spory opening. Tylu skrzynek, to ja chyba... No dobra, przesadziłem, już otwierałem tyle skrzynek, ale mamy calutki, nowiutki karnecik do otwarcia, więc lecimy ostro. Duża skrzynka, gold. Nic. Na razie może sobie dolne skrzynki po prostu pojedziemy. 45 golda. Kolejna skrzynka. Ajajajaj, megaboxa kliknąłem. No dobra, 668 gemów. Chciałem megaboxa zostawić sobie na koniec, żeby większa szansa była ze zwykłych skrzynek, żeby go wydropić. Ale to, coś mi się wydaje, będzie ciężkie. Mityk ze zwykłej skrzynki to nie będzie wcale takie proste. Kolejna skrzynka. Kolejna. Kolejna. No idzie mega szybko, ale... Nawet głupi gadżet, czy tam Star Power do Bell, bo jeszcze Star Power do Bell mi brakuje. Nawet nie wypada, a szkoda. Megaboxy sobie na chwileczkę odpuścimy, zostawimy sobie na później, tak jak powiedziałem. Bonus jakiś, okej, 200 żetonów. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego. I zobaczcie, został mi tylko jeden zadymiarz do odblokowania na moim koncie. Jakie to jest trudne. Gdzie ja otwieram bardzo dużo skrzynek, gdzie ja kupuję bardzo dużo gemów i karnetów bojowych całych na samym początku sezonu, więc współczuję każdemu, kto już ma full konto i po prostu nie może sobie na to pozwolić, tak jak ja, żeby wydawać pieniążki na Brawl Stars. Więc trzymam za ciebie byku kciuki, żebyś udało ci się go wydropić jak najszybciej. Dobra, a więc tak, moi drodzy. Małe skrzynki za nami, prawie wszystkie. Megaboxy zaraz będziemy odpalali. I będziemy je oczywiście od razu liczyli. Ile megaboxów otworzyliśmy, żeby wydropić Squeaka. Duża skrzynka, skrzynka. Nie, no to jest jakaś porażka. Skrzynka, skrzynka. Duża, duża. Gemy. Skrzynka. Nie, no, to jest niemożliwe. Dobra, widzowie, słuchajcie,
Chyba nie wszyscy zostawili jeszcze łapkę, bo widzicie co się dzieje. Nic kompletnie nie wypada, więc kumplu strzel teraz lajka, jak jeszcze go nie zostawiłeś. A my lecimy z kolejnymi skrzynkami. Nie ma. Wracamy się teraz na początek alei. Kolejne pucharki. Kolejna skrzynka. Nie ma nic. Przepraszam, powiedziałem pucharki. Monety miało. Chodziło mi o monetki. Dobra, dobra. Nic dalej nie ma, mamuniu. Weź, nie bądź taki, no. Squeak, no weź wyskocz, co ze skrzynki? Gold, gold. Duża skrzynka. To jest jakaś kpina po prostu, nie? Dobra, to co? Chyba zaczynamy, widzowie, od megaboksu. No to lecimy. Pierwszy, drugi megaboks. Nic. Okej. Okay. Trzeci megaboks. Też nic. Czwarty megaboks. Bonus. Oczywiście, że nic. No przecież Squeak tak szybko nie wyskakuje. Piąty megaboks i bonus tylko. Dlaczego? Szósty megaboks. Ta gierka dzisiaj po prostu mnie rozbraja. 10 gemów. Kolejny megaboks. Dawaj, bo ja chcę. Proszę, żeby to był Squeak. Gwiezdna moc, uziemienie, naprawdę? To tylko gwiezdna moc? Nie, no tak być nie może. To miał być Squeak. Dawaj, Squeaka. No to, to jednak nie ma Squeaka. Nie wiem, który już tu był. Chyba ósmy, dziewiąty megabok. Bonus. Zaczynamy to powoli irytować. Dziesiąty megabok dla was, widzowie. No i co? 480 golda tylko. Okej, okej. Poczekajmy. Odpalmy jeszcze małe skrzynki. Bo zostało tych skrzynek troszeczkę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jestem załamany. Jestem załamany. Z 10 skrzynek nic nie wypadło. Megabox! Jak otworzę wszystkie skrzynki, nie będzie Squeaka się wkurzę. Naprawdę. Widzowie, zostawcie tego lajka, co? Bo wy chyba nie zostawiliście łapki. Chyba z 12 megabox odpalane jest. Uwaga! 670 golda. 13 pechowy? Nic. Nie, no tak być nie może, no. 14 megabox, proszę! Kolejny megabox. Dlaczego? Dlaczego mi to robicie? Przecież ta gierka jest po prostu chamska, tyle mogę powiedzieć. Jest ona chamska, nic więcej. Odblokowałem tylko miliard golda. Ostatni megabox. Lecisz, lecisz, byczku! A jeszcze jest jeden. Teraz jest szansa. 700 golda, dlaczego? Kolejny megabox, dawaj! Nie, no nie ma opcji, żebym wydropił. Nie ma opcji. No nie ma opcji. Proszę, Squeak! Proszę cię, wyskocz z tej skrzynki, no! Zostało 29 skrzynek. Z poprzedniego sezonu. Trenujemy. Nic. 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 Widzowie, powiem tak, ja już lecę do końca. Lecimy do końca. Nie, do 10 zjeżdżamy. Zjeżdżamy tylko do 10, bo będę potrzebował jeszcze punkty mocy w razie czego. 13, 12, 11. Jestem smutny. Jestem smutny. Taki potężny opening otworzyłem, nie wiem. 60 skrzynek. Nic. Nie pomogło. Prawie 10 tysięcy golda na koncie. Squeak. Dobra. Jest jeszcze jedna szansa. Megabox za 49 gemów. Czy odpalać? Dla widzów wszystko. Odpalamy i... No i nie ma. Oczywiście, że nie będzie. No to jest skam. Biały dzień, widzowie. 350 gemów. Przecież to jest
100 zł! Ja muszę 100 zł wpakować, żeby odblokować Squeaka. No dobra, bo teraz kupiłem ofertę. Dobra! Moi kochani, czego dla was się nie robi, tak? 350 gemów po to, żeby odblokować Squeaka. Docencie to gromkimi łapkami w górę i kupujemy! Kupujemy, mamy go! Nowy zadymiar Squeak, wojownik, mityczny, 8 na 8! Pułkownik Rus stworzył Squeaka przez przypadek. Okazało się, że ten świetnie aportuje. Przypominam, że Squeak to jest ślina, która kolonerowi Rapsowi wypadła z buzi. Ach, gdzie on jest? Jest i ten nasz kochany zadymiarz. Od razu wpakujmy mu troszeczkę punktów mocy, żeby nie był taki słabiutki. Gdzie są punkty mocy? Panie Squeaku. O, inaczej, inaczej. Otwórzmy sobie skrzyneczki. Okej, mamy punkty mocy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Okej, prawie przedmiot. A, myślałem, że gadżet wyskoczył. Dobra, przepraszam, podnieciłem się za mocno i za szybko. Mamy Squeaka. Ulepszamy. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom. A dajmy go na piąty. Dobra. Jednak siódmy. Jednak mnie poniosła fantazja. Siódmy poziom Squeaka. I lecimy przetestować nowego zdymiarza na mapie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pierwsza gierka standardowo przegrana nie może być. Nie może być, ale zobaczymy. Squeak mój dosyć jest mocny. Ma zero puszek. Uwaga. Raz. Odejdź, odejdź. Odejdź ode mnie. Dobra. Dobra, stoi tu. Stoi tu w tych krzakach. Ej, odejdź. Nie no, powiem wam tak, jestem... Będę leżał! Będę leżał! Żyję! Żyję, nie wiem! Nie potrafię grać tym Squeakiem jeszcze! On jest jednak... Jednak słaby, to jeszcze dodatkowo jest jakiś bot tym Darylem, totalny! Ała! Padnę, padnę! Żyję! Nie, uciekaj! Uciekaj! Jej! Gdy ktoś miał chociaż odrobinę... Oleju w głowie, kto grał tym Darylem, to już by mnie dawno porobił. Okej. Okay. Powiem wam tak. Łatwo się nim nie gra, nie? Łap ulta. Dobra. Dostała. Ona wchodzi. Przecież ja przebiję przez ściany w ten sposób. XT. No dobra. Pierwsze power cubes na Squeaku. Super. El primo? O kurde, o ma ulta, o ma ulta, o ma ulta. Będę leżał, będę leżał, będę leżał, będę leżał, będę leżał. Żyję. Ult, ult, ult. Czemu ta Rose ma 13? W jaki sposób miałam pokonać Rose na 13? To było nie fair. Ranga druga. Chociaż plusowe pucharki, nie było najgorzej. Dobra. Moi drodzy, sprawdźmy sobie jeszcze raz Squeaka, tylko że tym razem zagrajmy sobie duo. Najgorzej nie poszło, drugie miejsce. Ale powiem wam tak, no jest ciężko. Nie jest to prosty zadymiarz, bo jego atak jest opóźniony, więc musimy troszeczkę tutaj pobejtować, ale fajnie się otwiera skrzynki za ściany, zobaczcie. Nie musicie trafiać w ścianę, ale i tak otworzycie skrzynkę. To jest coś pięknego. Ach! No i oczywiście was atak też się przykleja do przeciwników. To jest mega super. Dobra, rzucam ulta. Moja bomba wystrzeliła, ale nikt nie dostał nią. I ta bomba też przykleja się od razu do ziemi, jak nie trafi w przeciwnika, nie? Dobra, dwie przykleiły mu się na czosnek. Jeszcze rzucam. Okej, przyjął jedną, drugą. Super, Piperka, dawaj tam, dawaj, dawaj tego Karla. Trafisz. Doganiasz go, młoda. Raz, dwa, trzy. Nie trafiłem bula. Okej. Raz. I powiem wam tak. Squeak jest mega wolny. On nie jest taką szybką postacią. Taki bul to mnie na lajciku dojeżdża, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Ult, ult, ult. Dobra, pada. Czekaj, co się stało? Czemu jeszcze żyjemy, jak to miał być? Showdown. O co tutaj chodzi? A, bo tamten ból nie był w nim drużynie. Myślałem, że on był z bólem w drużynie. Dobra, tu jest bo jeszcze. Bo na 11. Aha, na jakiś AFK czy co? Ła!
Padam, 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 ult! Czekaj, Farel! Dobra, przykleił się do niego miny i leży! Zobaczcie, 6 min się do niego chyba przykleiło, coś pięknego. 13 power cubesów na Squeaku, ale on jest powolny! Supercell, proszę, zwiększcie mu troszeczkę prędkość poruszania, bo przecież nimi idzie grać! Łapę motkę! Ult leci i bomba, giniesz. Nie zginął, to teraz trzymaj bombę. Wow, powiem wam tak, zarąbisty jest ten Squeak. Fajna, fajna postać, polecam każdemu, jeżeli wam się uda odblokować, no to od razu nim ciśnijcie, bo jeszcze ludzie się nie nauczyli przeciwko Squeakowi grać, rozumiecie? Jest to łatwa szansa na puszeczki. Co my tutaj mamy? Wow, gadżet? Zasięg kolejnej lepiej bomby zwiększa się o 100% ładunki na mecz 3. No oczywiście, że kupujemy. Dlaczego by nie? Gold dla dzisiejśmy nadropili tyle. Więc moi drodzy, od razu mamy zamontowany gadżecik i ja bym zagrał, powiem wam szczerze, nokaucik. Nokaucik zagrałbym z Quickiem. No to lecimy, zobaczymy jak nam pójdzie. Patrzcie jaki ma zasięg teraz i rzucam! Nie trafiam. Nita, 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 uciekaj, Farel! O to nita! Ult, 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 ult! Dobra. Patrz, patrz, zabijam! Porobiłem, porobiłem chłopa! Wygrana w nokaucie. Ależ tak łatwo? No chodźcie, 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 ziomki. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, leży, 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 nita. Kolejny, kolejna bomba, gadżet! Tam jest spoko, tam jest spoko, tam jest spoko! No i łatwo. Już? Dwa szybkie zwycięstwa. No i to mi się podoba. Ale że tym Squeakiem tak fajnie poszło. Słuchajcie, mamy teraz przekozacki nowy gadżet i ja bym chciał przetestować go na solo. Zróbmy to. Zróbmy test nowej bomby Squeaka. A na początku od razu fokusujemy się po te skrzyneczki, które są u góry oczywiście, który chciał mi to zawinąć. Wszystko, patrzcie, daję gadżet i chłop jest w szoku. Ach, nie trafiam. Dobra, powiem tak. Myślałem, że to będzie prostsze tak trafić chłopa, ale ten jego atak jest naprawdę wolny. To nie jest jak atak Piperki, że on tak szybko leci. Postaram się trafić tego broka. Dostał? Ach, no niestety nie dostał, ale leciała w jego kierunku moja mina. Kto to jest? Kto to jest? Jackie. Jackie będzie przerąbana szybko. Ład teraz, Jackie! Nie trafiłem, ale patrzcie, dostanie! Dostała! To jest OP gadżet, nie? To jest tak OP gadżet, że jest koniec świata. Jackie, gdzie ty jesteś? Tylko, że ten Squeak no mocno nie bije, nie? Dobra, pada. Mamy to. Mamy teraz 5 power cubesów. Szkoda, że żadnym gadżetem nie trafiłem na daleko, ale fajnie, bo można chłopa dogonić. Ktoś ci ucieka, jest po prostu otwarta przestrzeń na mapie, walisz. Takie petardy chłopowi, że są w szoku. I to jest najlepsze. Jak spejtować chłopa przez ścianę? Poczekamy sobie, aż strefa się zamknie. I tego Rico postaramy się porobić tak. Przez ścianę właśnie. Właśnie w ten sposób postaramy się go porobić. Uwaga! Jeszcze ult wybuch! Dobra, łap Rico. Póki ciepłe. Piękna sprawa. Powiem wam, że ten Squeak to jest totalny szef. Dla mnie jeden z... Inaczej, najlepszy mityczny zadymiarz do tej pory, jaki wyszedł. A co wy uważacie? Dajcie znać w komentarzu, który mityczny zadymiarz jest według was najlepszy. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam na live'a w przyszłym tygodniu z Brawl Stars. Będziemy właśnie grali sobie nowym zadymiarzem, bo niestety na weekend mam zaplanowany wyjazd. W ogóle ostatnio w moim życiu jest dużo spraw ważnych na głowie, ale spokojnie, niedługo wam o nich opowiem, bo to są naprawdę spoko rzeczy, które mogą zmienić moje życie w tym roku. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!